Jezus nie chce, żebyś był sam. Jezus nie chce, żebyś była sama. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o tym, że Jezus posyła po dwóch. Pamiętacie, w Starym Testamencie pierwszą rzeczą, o której Bóg powiedział, że jest zła, że jest niedobra, to samotność. Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. I tak stworzył małżeństwo. Każdy z nas potrzebuje drugiej osoby. Potrzebujemy siebie nawzajem. Jezus nie posyła w pojedynkę. On jest tym, który pokazuje nam, że w obecności drugiego człowieka uczymy się nie tylko tej drugiej osoby, ale uczymy się samych siebie. Widzimy, jak my reagujemy na różne, czasami trudne sytuacje. I Jezus posyła uczniów, mimo że oni jednak jeszcze nie są gotowi. Jeszcze długo zanim Jezus umrze na krzyżu, długo zanim zmartwychwstanie, zanim wstąpi do nieba, zanim Duch Święty wstąpi. A mimo to posyła. I to jest dobra lekcja dla Ciebie i dla mnie. Jezus posyła nas w naszej niedojrzałości, w naszych grzechach, w słabościach, w naszym tak naprawdę słabym poznaniu Jezusa. Jezus mówi, idź i zmieniaj ten świat. Zmieniaj ten świat miłością. Głoś królestwo. Przemieniaj życie innych ludzi, tych ludzi, którzy są dookoła Ciebie. Nie patrz na siebie. Patrz na mnie. I rzeczywiście uczniowie, kiedy patrzyli na Jezusa i kiedy szli, to działy się cuda. Prawdziwe cuda. Więc Jezus posyła Ciebie i mówi, zmieniaj świat. Biskup Michael Curry, który jest anglikańskim biskupem, kiedyś tak napisał. Uczniostwo polega na kochaniu tak, jak Jezus kocha, dawaniu tak, jak Jezus daje, przebaczaniu tak, jak Jezus przebacza, przyjmowaniu i włączaniu tak, jak Jezus przyjmuje i włącza, czynieniu sprawiedliwości i miłosierdzia oraz pokornym chodzeniu z Bogiem, jak Jezus. Ewangelia Mateusza kończy się tym, że Jezus mówi uczniom, idźcie więc i czyńcie uczniów, którzy zmieniają świat. Idź więc i bądź moimi rękami, bądź moimi stopami, bądź moją twarzą, bądź moim głosem i zmieniaj świat. Czytamy dzisiaj, że Jezus przywołuje uczniów do siebie. Jezus przywołuje, przyciąga i oni przychodzą. Przyjdź do Jezusa, idź za Nim, podążaj za Nim. On jest w 100% zaangażowany w Twoje przyjście do Niego. Idź do Niego. Jeśli chcesz zobaczyć cud w swoim życiu, Jezus mówi, nalej wodę do swoich stągwi, jeśli chcesz zobaczyć zmianę wody w wino. Jeśli nie nalejesz, nie zobaczysz cudu. Jeśli nie przyjdziesz do Jezusa, nie zobaczysz cudu. Więc idźmy za Nim, naśladujmy Go, przemieniajmy ten świat miłością. Bo tak jak powiedział apostoł Paweł, abyśmy poznali miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyśmy zostali napełnieni pełnią Bożą. Słuchajcie, poznanie miłości Bożej przewyższa wszelkie poznanie. Więc myśl o miłości Bożej, patrz na miłość Bożą i zmieniaj tą miłością Bożą świat dookoła Ciebie. Pozdrawiam Was, kochani, i w taki sposób żyjmy niebem. Zostańcie z Bogiem. Cześć.